Weź jakąś mocną stópkę. Ustaw ją na samym początku. Dalej weź jakiś git werbal. Uwaga, test. Który werbal jest git? No i ustaw go. Możemy postawić więcej naszych stópek, żeby pujało. Potem cykacze ustawiamy tak co dwa miejsca. Uwaga, protip! Możemy sobie wejść penroll o tutaj. Wydłużyć sobie cykacze jakiego tylko chcemy. No i wybrać sobie, jak często ma się powtarzać. No i osiągniemy ten super trapowy efekt. No i na koniec możemy sobie to jakoś wypełnić, dodając inne werble. No i jak nie wiesz skąd mieć te wszystkie dźwięki, to sobie obczaj mój trap starter pack w komentarzu.